with you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, ojciec Witold Hetner. I zapraszam do Bahrajnu, na ostatni już dzień pielgrzymki Ojca Świętego do tego kraju. Już jesteśmy w kościele Najświętszego Serca i słyszymy słowa księdza biskupa Paula Hindera. Ojciec Święty, witamy w kościele Najświętszego Serca w Manamie, w Bahrajnie, gdzie w latach 1938-39 Szejk Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, emir Bahrajnu, przyjął społeczność katolicką, dając nam miejsce pod budowę pierwszego kościoła nad brzegami Zatoki Arabskiej, czyli Zatoki Perskiej. Ludzie, których dziś rano spotkasz, to przedstawiciele kościoła emigrantów, nie tylko w Bahrajnie, ale także w Kuwejcie, Katarze i Arabii Saudyjskiej, wspólnot, które wszystkie należą do wikariatu apostolskiego Arabii Północnej. Niektórzy przybywają również z innych części Półwyspu Arabskiego. Ci księża, zakonnicy, zakonnice oraz świeccy reprezentują wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo w tym regionie, proboszczów, wikariuszy, zakonników, katechistów, liderów stowarzyszeń i liderów grup modlitewnych. Odzwierciedlają oni także kulturową i etniczną różnorodność kościoła emigrantów w tej części świata. Dla wielu każdy dzień jest walką, ale podejmują ją z głęboką wiarą, ufając, że wszyscy jesteśmy w rękach naszego Ojca Niebieskiego. W wikariacie apostolskim Arabii Północnej jest obecnie około 60 księży, którzy pracują wśród około 2 milionów katolików rozproszonych w 4 krajach. Około 1300 katechistów uczy katechizmu ponad 16 tysięcy dzieci. Wszyscy oni pracują jako wolontariusze, czasem w bardzo trudnych warunkach ze względu na ograniczenia w niektórych krajach dotyczących wolności religijnej, dotyczących pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt. Jednocześnie, nawet jeśli jesteśmy kościołem migrującym, migrantów na pustyni, to jesteśmy wdzięczni za różne pozytywne doświadczenia i spotkania w nieoczekiwanych miejscach, w których doświadczyliśmy obecności Pana, który jest z nami, Pana pośród nas. Teraz wysłuchasz świadków, którzy podzielą się z nami swoimi świadectwami. Ojcze Święty, dziękujemy Ci najserdeczniej za to, że jesteś dzisiaj z nami, za umocnienie wiary tych pracowników duszpasterskich i za rozpalenie płomienia ich entuzjazmu w służbie Jezusowi Chrystusowi w Kościele Katolickim w Arabii Północnej. Szukran, czyli dziękuję. Mówił biskup Paul Hinder, administrator apostolski wikariatu Arabii Północnej. I teraz będą świadectwa. Najpierw będzie jeszcze krótka modlitwa. Let us pray. Módlmy się. God has your God with the virtues of the health of your son. As it has a flame with his love that conformed to the image, we may merit a share in eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. Obdarz nas, Panie, cnotami serca Jezusa, Twojego Syna i rozpal w nas płomień Jego miłości, abyśmy upodobnieni na Jego obraz mogli dzielić, współpracować w Jego dziele odkupienia. I teraz mówi
Z wielką radością znajduję się dzisiaj przed Waszą świątobliwością w imieniu moich braci i sióstr w Chrystusie. Odkąd ogłoszono wiadomość o Twojej wizycie w Królestwie Bahrajnu, wszyscy nie mogliśmy się doczekać Twojego przybycia. Urodziłam się w Bahrajnie i zostałam ochrzczona tutaj w Kościele Najświętszego Serca. Moi rodzice nadali mi imię Chris, ponieważ byli wdzięczni Bogu i chcieli, abym była bliżej Niego, ponieważ urodziłam się 10 lat po ich ślubie. Od dzieciństwa fascynowała mnie pobożność wszystkich wiernych, bez względu na rasę, kolor skóry, język czy narodowość. Wszyscy zbierali się jak jedna rodzina, śpiewając jednym głosem w kościele matce tutaj w Manamie, kościele, który wypełniał się maksymalnie. Z biegiem lat wspólnota rozrosła się. Wraz z budową nowego kościoła Najświętszego Serca wspólnota nadal rosła w liczbę i w siłę, organizując się w różne grupy i posługi. W tym wszystkim pobożność wiernych pozostała niezmienna. Osobiście byłam świadkiem podejmowanych przez wielu migrantów prób, którzy opuścili rodziny w swojej ojczyźnie, aby tu pracować, aby móc wspierać bliskich swoimi skromnymi zarobkami, trudząc się przez całe godziny, a ich jedyną pociechą na koniec dnia było to, że mogą poprawić w przyszłości bezpieczeństwo finansowe swoich bliskich. Bycie tak daleko od bliskich, od tych, którzy kochają, czasem przez lata jest prawdziwym sprawdzianem wiary. I tu właśnie Kościół daje wielkie wsparcie. Wszyscy gromadzimy się tutaj dzisiaj, aby się modlić, prosząc Boga, aby dał nam siłę do przezwyciężania tych prób. Wielu chce, aby ktoś słuchał ich z empatią, zrozumieniem, gdy wyrażają swoje najskrytsze uczucia niepewności czy strachu. Wiem, że pokój znajdujemy w Jezusie. Gdy obserwuję, jak na przestrzeni lat wiara i liczba wiernych w Kościele Najświętszego Serca rośnie, to jest dla mnie lekcja pokory. Widzę bowiem, jak wiele osób poświęca wspólnocie wiele zaangażowania i energii. Nasi pasterze, księża zmieniają się na przestrzeni lat, ale jedno pozostaje niezmienne: ich troska i gorliwość, z jaką opiekują się swoją owczarnią. Wiem, że miałam szczęście dorastać tutaj w Królestwie Bahrajnu, w kraju, w którym religijna tolerancja i wolność są stylem życia. Dziękuję Ci za nieustanne wysiłki Twojej Ojcze Święty w Twojej światowej podróży przez świat jako posłaniec pokoju i dobrej woli. Właśnie tak jak Ty i my wszyscy możemy szukać pokoju, zapalając świece nadziei, choćby małe, poprzez nasze słowa, czyny i modlitwy, mając nadzieję na lepszą i jaśniejszą przyszłość. Proszę, Ojcze Święty, nadal módl się za nas, a my również obiecujemy modlić się za Ciebie. Mówiła osoba, która jest zaangażowana w pracę duszpasterską tutaj w parafii, pani Chris Norona, tak się nazywa ta pani, osoba świecka. I właśnie jak mówiła, jest tutaj od lat, tutaj w tym kościele była ochrzczona. To jest najstarszy kościół katolicki w rejonie Zatoki Perskiej, zbudowany w latach 30. Konsekracja to jest rok 39, 1939. Good morning, most holy father.
Dzień dobry, Ojcze Święty, nasz ukochany i troskliwy pasterzu. Chciałabym wyrazić moją głęboką wdzięczność za rzadki przywilej przyznany mi z tej szczególnej okazji Twojej wizyty duszpasterskiej w Królestwie Bahrajnu. Twoja łaskawa wizyta świadczy o trosce o wierną trzodę w rejonie Zatoki Perskiej i przez Ciebie odczuwamy ciepło ojcowskiej miłości Boga. Ja, siostra Roscelin, pragnę przedstawić krótko nasze życie i naszą misję. Siostry Karmelu Apostolskiego, pierwsze spośród karmelitanek, które są czynnym zgromadzeniem misyjnym, były pionierkami w wychowaniu dziewcząt i formacji w wierze. Naszą misyjną podróż w Królestwie Bahrajnu rozpoczęłyśmy 3 stycznia 2003 roku, po tym, gdy przybyłyśmy do Kuwejtu. Bahrajn, znany jako kraina uśmiechów, przywitał nas ciepło. Współczująca i miłosierna miłość Ojca popycha nas do zaangażowania się w służbę naszemu ludowi tutaj. Jesteśmy świadkami obfitości Bożego miłosierdzia, które rozgrzewa serca i pobudza nadzieję w życiu wielu osób. Jesteśmy również zaangażowani w służbę więzienną. W szczególności spędzamy czas z więźniami, z kobietami uwięzionymi, modląc się z nimi, dzieląc się Słowem Bożym i udzielając im porad. Nasza obecność tutaj jest wyjątkowym znakiem, że Bóg gromadzi nas, gdziekolwiek jesteśmy, i prowadzi nas nowymi i nieznanymi drogami do naszego celu, który realizujemy pod hasłem Bóg sam wystarczy. My, siostry, jesteśmy zaangażowane w różne grupy w Kościele. Jedną z nich jest Legion Maryi. Cotygodniowe spotkania dają nam wspaniałą okazję do wzrostu w naszej duchowości poprzez modlitwę i komunię, wspólnotowe uwielbianie Boga. Wraz z legionistami odwiedzamy szpitale chorych i potrzebujące rodziny. Widzimy, że świat wokół nas zmienia się bardzo szybko. Ta szybka zmiana stawia to nowe wyzwania przed nami, a wiele z tego, co było nam znane, staje się niejednoznaczne. A jednak twórczo odpowiadamy na dzisiejsze potrzeby, pomagając w przeżywaniu tych przemian, niosąc nadzieję zarówno wewnątrz, jak i poza naszą wspólnotą. Aby pomóc dzisiejszej młodzieży, zaangażowałyśmy się w posługę katechetyczną, pomagając uczniom w ich formacji wiary, aby byli przygotowani do odpowiedzi, do reagowania na gwałtowne zmiany wokół nich i do sprostania pojawiającym się wyzwaniom. Dajemy im wiele możliwości rozwoju, organizując konkursy, pokazy talentów i różne inne działalności mające na celu poprawienie ich umiejętności komunikacyjnych, przywódczych i kreatywnego myślenia. Każdego roku przygotowujemy uczniów i dorosłych do przyjęcia sakramentów Eucharystii i bierzmowania. Nasza czcigodna założycielka, czcigodna matka Weronika, dała nam dziedzictwo, które wypływa z jej doświadczenia Boga jako jej wszystkiego, podążając jej śladami. My, siostry, staramy się pielęgnować naszą wiarę i większe oddanie Jezusowi wśród członków kwiatów Karmelu. To jest stowarzyszenie świeckich dla naszych uczniów stworzone. Uczymy i realizujemy charyzmat
Apostolskiego Karmelu poprzez różne działania i wspólnoty, wychowując młode umysły do życia i przekształcania świata zgodnie z wartościami prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju i doskonałości, doskonalenia się. Oprócz tych wszystkich zajęć z ludźmi różnych narodowości, uczestniczymy w spotkaniach Rady Parafialnej i wszystkich wydarzeń kościelnych. W czasie pandemii asystowaliśmy księżom sprawującym Eucharystię w różnych językach. Nasza błogosławiona Matka, Królowa i Piękno Karmelu, jest dla nas modelem, wzorem i zachęca nas do oddania się na służbę Kościołowi i ludowi Bożemu. Dziękuję, Ojcze Święty, za wysłuchanie mojego świadectwa. Siostra Ros, Celine, siostra z Karmelu Apostolskiego, to są te siostry, które wczoraj widzieliśmy w szkole na Świętego Serca. One też prowadzą tę szkołę. I tutaj też, jak słyszeliśmy, posługują w parafii w Manamie, to jest stolica Bahrajnu. Teraz wszyscy powstają, będzie odczytany fragment Ewangelii. Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Teraz zebrani siadają i Ojciec Święty teraz zabierze głos. To będzie już jego ostatnie tutaj wystąpienie publiczne podczas tej podróży apostolskiej w Bahrajnie. Tym uważniej więc słuchajmy. Spotkanie z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi tutaj z Bahrajnu. A więc ci, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo w Bahrajnie, ale też w krajach północnych krajach arabskich. Drodzy biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, seminarzyści, pracownicy duszpasterscy, dzień dobry. Cieszę się, że jestem wśród was, w tej wspólnocie chrześcijańskiej, która dobrze ukazuje swoje oblicze katolickie, czyli uniwersalne, powszechne. Kościół, którego członkami są osoby pochodzące z wielu stron świata, które znajdują się razem, aby wyznawać jedyną wiarę w Chrystusa. Biskup Hinder, któremu dziękuję za jego posługę i za jego słowa, mówił wczoraj o małej trzódce składającej się z migrantów. Pozdrawiając każdego z was, kieruję więc moją myśl także ku waszym narodom, do których należycie, z których pochodzicie, do waszych rodzin, które z nutą tęsknoty nosicie w sercach, do waszych krajów pochodzenia. W szczególności, widząc obecnych wiernych z Libanu, zapewniam was o moich modlitwach i bliskości z tym umiłowanym krajem, tak umęczonym i wystawianym na próby, oraz ze wszystkimi narodami cierpiącymi na Bliskim Wschodzie. Wspaniałe jest należeć do Kościoła składającego się z różnych historii i twarzy, które odnajdują harmonię w jednym obliczu Jezusa. I taka różnorodność, a widziałem ją w tych krajach, jest odzwierciedleniem tego kraju, ludzi, którzy go zamieszkują, ale także krajobrazu, który go charakteryzuje i który, choć zdominowany przez pustynię,
szczyci się bogatą i różnorodną obecnością roślin i istot żywych. Seminarians and pastoral workers, good morning. I am pleased to be here in the midst of this Christian community that clearly manifests its Catholic face, a universal face, a church made up of people from various parts of the world who come together to profess our one faith in Christ. Yesterday, Bishop Hinder, whom I thank for his service and his words of introduction, talked about a small flock made up of migrants. In greeting you then, my thoughts also turn to the peoples from whom you come, to your dear families, whom you remember with a touch of nostalgia, and to your countries of origin. In particular, since I see that some of you are from Lebanon, I assure you of my prayers and closeness. I assure you of my prayers and closeness to your beloved country, so weary and so sorely tired, as well as to all people suffering in the Middle East. It is beautiful to be part of a church composed of different histories and different faces that find their harmony in the one face of Jesus. And this variety, as I have seen in these days, is a mirror of this country, of the people who dwell here in it, but also of its landscape that, though mostly desert, boasts a rich variety of plants and living creatures. Słowa Jezusa, które usłyszeliśmy, mówią o żywej wodzie, która wypływa z Chrystusa i z wierzących. Skierowały one moje myśli właśnie ku tej ziemi. To prawda, że jest tu wiele pustyni, ale są też źródła słodkiej wody, płynące bezgłośnie pod ziemią i nawadniają ją. Jest to piękny obraz tego, czym jesteście wy, a przede wszystkim tego, co wiara czyni w życiu. Na powierzchni wyłania się nasze człowieczeństwo, uczynione nieczułem przez wiele słabości, lęków, wyzwań, którym musi stawić czoła, bolączek osobistych i społecznych różnego rodzaju, ale w głębi duszy, w głębi serca, wewnątrz, w głębi serca płynie spokojna i cicha, słodka woda ducha, która nawadnia nasze pustynie, przywraca żywotność temu, co jest zagrożone wyschnięciem, obmywa to, co nas oszpeca, zaspokaja nasze pragnienie szczęścia i zawsze odnawia życie. To o tej żywej wodzie mówi Jezus i ona jest źródłem nowego życia, które On nam obiecuje, dar Ducha Świętego, czułą, kochającą i odradzającą obecność Boga w nas. Speak of the living water flowing from Christ and his followers. They'd made me think about this very land. While it is true that there is a large expanse of desert, there are springs of fresh water flowing underground that irrigate it. That is a beautiful image of who you are, and above all, of how faith operates in our lives. On the surface, our humanity seems parched by any number of weaknesses, fears, challenges, and personal or social problems of various types. Yet, in the depths of the soul, within our very selves, in the intimacy of the heart, there flows the calm and silent fresh water of the Spirit, who refreshes our deserts and restores life to what is parched, who washes away all that soils us and quenches our thirst for happiness. The Spirit always restores life. This is the water of which Jesus speaks. This is the wellspring of new life that he promises us. It is the gift of the Holy Spirit, the tender, loving, and rejuvenating presence of God within us.
Warto a więc, abyśmy się zatrzymali nad sceną, którą opisuje Ewangelia. Jezus znajduje się w świątyni jerozolimskiej, gdzie obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt Izraela, podczas którego lud błogosławi Pana za dar ziemi i plony, upamiętniając przymierze. W tym dniu święta odbywał się ważny obrzęd. Arcykapłan udawał się do sadzawki Siloe, czerpał wodę, a następnie, podczas gdy lud śpiewał i radował się, wylewał ją na zewnątrz z murów miasta, aby wskazać, że z Jerozolimy spłynie na wszystkich wielkie błogosławieństwo. Właśnie o Jerozolimie powiedział psalmista: w Tobie są wszystkie moje źródła. A prorok Ezechiel mówił o źródle wody, które wypływając ze świątyni jak rzeka, nawadniałoby i użyźniało jak rzeka całą ziemię. Jesus is in the temple in Jerusalem, where they are celebrating one of the most important feasts, when the people bless the Lord for the gifts of the land and the harvest and remembrance of the covenant. On that festive day, an important rite took place. The high priest went to the pool of Siloam to draw water while the people sang and rejoiced. He then poured out the water outside the walls of the city in order to indicate that from Jerusalem would flow a great blessing for everyone. Indeed, the psalmist had sung of Jerusalem, "All my springs are in you," and the prophet Ezekiel had spoken of a fountain flowing like a river from the temple to irrigate the land and make it fruitful. Dzięki tym wprowadzeniom dobrze rozumiemy, co chce nam powiedzieć przez tę scenę Ewangelia świętego Jana. Jesteśmy w ostatnim dniu święta, Jezus stoi wyprostowany i głośno obwieszcza: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie, bo z jego łona popłyną strumienie wody żywej. Piękne zaproszenie. A Ewangelia wyjaśnia: a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Odnosi się to do godziny, w której Jezus umiera na krzyżu. W tym momencie już nie ze świątyni z kamieni, ale z otwartego boku Chrystusa wypłynie woda nowego życia. Życiodajna woda Ducha Świętego, przeznaczona do odrodzenia całej ludzkości, uwalniając ją od grzechu i śmierci. Bracia i siostry, pamiętajmy o tym zawsze. Tam rodzi się Kościół, rodzi się z otwartego boku Chrystusa, z kąpieli odnowy w Duchu Świętym. Nie jesteśmy chrześcijanami z powodu naszych zasług lub tylko dlatego, że wyznajemy pewne credo, ale dlatego, że w chrzcie została nam dana żywa woda Ducha Świętego, która czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga i braćmi między sobą, czyniąc nas nowymi stworzeniami. Wszystko wypływa z łaski. Wszystko jest łaską. Wszystko pochodzi od Ducha Świętego. A zatem pozwólcie mi pokrótce zatrzymać się wraz z wami na trzech wielkich darach, które Duch Święty nam daje, prosząc, abyśmy je przyjęli i przeżywali. Radość, jedność i proroctwo. Radość, jedność i proroctwo. Against this backdrop, we can better appreciate what the Gospel of John wants to tell us with this scene. It is the last day of the feast, and Jesus stood up and proclaimed, "If anyone thirsts, let them come to me and drink, for rivers of living water will flow from his heart." It is a beautiful invitation. The evangelist explains, "Now this he said about the Spirit, which those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified." The reference is to the moment when Jesus dies on the cross. At that moment,
no longer from the temple of stone, but from the open side of Christ will the water of new life flow forth, the living water of the Holy Spirit, destined to give new birth to all humanity, setting it free from sin and death. Brothers and sisters, let us always remember this. The church was born there. The church was born from the pierced side of Christ, from the water of rebirth in the Holy Spirit. We are not Christians by our own merit or simply because we profess a creed, but because the living water of the Spirit was given to us in baptism, making us beloved children of God, brothers and sisters of one another, and a new creation. Everything flows from grace. All is grace. Everything comes from the Holy Spirit. Allow me then to focus briefly on three great gifts that the Holy Spirit grants us and asks us to receive and to reflect in our lives: joy, unity, and prophecy. Joy, unity, and prophecy. Przede wszystkim Duch Święty jest źródłem radości. Słodka woda, którą Pan chce rozlać na pustyniach naszego człowieczeństwa, zmieszana z ziemią i kruchością, to pewność, że nigdy nie będziemy sami na drodze życia. Rzeczywiście Duch Święty jest tym, który nie pozostawia nas samych, jest pocieszycielem, pociesza nas swoją dyskretną i dobroczynną obecnością, towarzyszy nam z miłością, podtrzymuje nas w naszych zmaganiach i trudnościach, zachęca do najpiękniejszych marzeń i największych pragnień, otwierając nas na zadziwienie i piękno życia. Radość ducha nie jest więc stanem okazjonalnym czy chwilową emocją, a tym bardziej nie jest to radość konsumpcyjna i indywidualistyczna, tak bardzo obecna w niektórych dzisiejszych doświadczeniach kulturowych. Jest to natomiast radość ducha, pochodzi z relacji z Bogiem, ze świadomości, że nawet w zmaganiach i w ciemnych nocach, które nieraz przechodzimy, nie jesteśmy sami, zagubieni lub pokonani, ponieważ On jest z nami, a z Nim możemy stawić czoła i pokonać wszystko, nawet otchłanie cierpienia i śmierci. First, the Spirit is a wellspring of joy. The fresh water that the Lord wants to make flow in the deserts of our humanity, earthly and frail, is the certainty that we are never alone on the journey of life. The Spirit is the one who does not leave us on our own. He is the comforter who consoles us by his quiet and soothing presence, who accompanies us with love, supports us in struggles and difficulties, encourages our most beautiful dreams and deepest desires, and opens us to the wonder and beauty of life. The joy of the Spirit, however, is not an occasional feeling or a momentary emotion. Still less is it that kind of joy held out by today's individualistic and consumerist culture. The joy of the Spirit, instead, is born of a relationship with God, from knowing that despite the struggles and dark nights that we sometimes endure, we are not alone, lost or defeated, because He is with us. With God, we can face and overcome everything, even the abyss of pain and death. Wam, którzy odkryliście tę radość i żyjecie nią we wspólnocie, chciałbym powiedzieć, zachowujcie ją. Zachowujcie ją. Więcej. Pomnażajcie ją. A czy wiecie, jaka jest ku temu najlepsza metoda, aby to robić? Dawać ją. Tak, tak. Radość chrześcijańska jest zaraźliwa, ponieważ Ewangelia uczy człowieka zapomnieć o sobie, wychodzić z siebie, by głosić piękno Bożej miłości. Zatem bardzo istotne jest to, aby we wspólnotach chrześcijańskich nie zabrakło radości i aby ona była dzielona z innymi, abyśmy nie ograniczali się do powtarzania gestów z przyzwyczajenia, bez entuzjazmu, bez kreatywności. W przeciwieństwie stracimy wiarę,
i staniemy się wspólnotą znudzoną. To byłoby coś przykrego, brzydkiego. Ważne jest, abyśmy oprócz liturgii, zwłaszcza celebracji mszy świętej, będącej źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, rozpowszechniali radość Ewangelii także w dynamicznym działaniu duszpasterskim, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży, do rodzin oraz do powołanych do życia kapłańskiego i zakonnego. Radości chrześcijańskiej nie da się zatrzymać dla siebie, nie wolno jej trzymać dla siebie. Nie wolno jej trzymać dla siebie. A gdy wprowadzamy ją w obieg, zaczyna się pomnażać. By giving it away. Yes, Christian joy is naturally contagious, since the gospel makes us go beyond ourselves to share the beauty of God's love. It is essential, therefore, that this joy not be dimmed or left unshared in Christian communities, that we do not restrict ourselves to doing things by force of habit, with enthusiasm or creativity. In a community of faith, this is not good. In addition to the liturgy, and especially the celebration of Mass, the source and summit of Christian life, it is important that we spread the joy of the gospel through a lively pastoral outreach, especially to young people and families, and through fostering vocations to the priesthood and the religious life. We cannot keep Christian joy to ourselves. We cannot keep it to ourselves. It multiplies once we start spreading it around. Po drugie, Duch Święty jest źródłem jedności. Ci, którzy Go przyjmują, otrzymują miłość Ojca i stają się Jego dziećmi. A skoro są dziećmi Bożymi, są także braćmi i siostrami. Nie może być miejsca na uczynki ciała, czyli na egoizm, na podziały, kłótnie, obmowy, plotki. Uważajcie na plotki, proszę Was o to. Plotki niszczą wspólnotę. Podziały świata, a nawet różnice etniczne, kulturowe i obrzędowe nie mogą ranić ani naruszać jedności ducha. Przeciwnie, jego ogień wypala pragnienia światowe i rozpala nasze życie tą przyjaźnią i współczującą miłością, którą kocha nas Jezus, abyśmy i my mogli w ten sposób miłować się nawzajem. Z tego względu, gdy Duch Zmartwychwstałego zstępuje na uczniów, staje się źródłem jedności i braterstwa wbrew wszelkiemu egoizmowi. Inicjuje jedyny język miłości, aby różne języki ludzkie nie pozostawały odrębne i niezrozumiałe. Obala bariery nieufności i nienawiści, aby stworzyć przestrzenie dla akceptacji, przyjęcia i dialogu. Uwalnia nas od lęku i dodaje odwagi, aby wyjść na spotkanie innych z rozbrojoną i rozbrajającą mocą miłosierdzia. The Holy Spirit is a wellspring of unity. All those who receive Him receive the Father's love and are made His sons and daughters. And if children of God, also brothers and sisters to one another. There can no longer be room for the works of the flesh. Acts of selfishness, such as factions, quarrels, slander, and gossip. Be attentive to gossip. Gossip can destroy a community. Worldly divisions, but also ethnic, cultural, and ritual differences cannot injure or compromise the unity of the Spirit. On the contrary, His fire burns away worldly desires and kindles in our lives the warm and compassionate love with which Jesus loves us, so that we in turn can love one another. For this reason, when the Spirit of the risen Jesus descends on his disciples, he becomes the source of unity and fraternity, opposed to every form of selfishness. He inaugurates the one language of love, so that different human languages no longer remain distant
and incomprehensible. He breaks down the barriers of distrust and hate in order to create space for acceptance and dialogue. He frees us from fears and instills the courage to go out and meet others with the unarmed and disarming force of mercy. To właśnie czyni Duch Święty, kształtując w ten sposób Kościół od samego początku, począwszy od Pięćdziesiątnicy. Różne środowiska, wrażliwości i wizje są harmonizowane w komunii, przekuwane w jedność, która nie jest jednolitością, jest harmonią. Jeśli otrzymaliśmy, ponieważ Duch Święty jest harmonią, jeśli otrzymaliśmy Ducha, naszym powołaniem w Kościele jest przede wszystkim strzeżenie jedności i pielęgnowanie bycia razem, czyli, jak mówi Święty Paweł, zachowywanie jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. W swoim świadectwie Chris powiedziała, że kiedy była bardzo młoda, tym, co ją zafascynowało w Kościele katolickim, była wspólna pobożność wszystkich wiernych. Niezależnie od koloru skóry, pochodzenia geograficznego, języka, wszyscy zgromadzeni w jednej rodzinie, wszyscy wyśpiewujący chwałę Panu. To jest siła wspólnoty chrześcijańskiej, pierwsze świadectwo, jakie możemy dać światu. Starajmy się być stróżami i budowniczymi jedności, aby być wiarygodnymi w dialogu z innymi. Żyjmy w braterstwie między sobą. Czyńmy to we wspólnotach, ceniąc charyzmaty wszystkich, bez upokarzania kogokolwiek. Czyńmy to w domach zakonnych, jako żywe znaki zgody i pokoju. Czyńmy to w rodzinach, aby sakramentalna więź miłości przekładała się na codzienne postawy służby i przebaczenia. Czyńmy to także w społeczeństwie wieloreligijnym i wielokulturowym, w którym żyjemy, zawsze na rzecz dialogu, zawsze jako tkacze jedności z braćmi innych wyznań i religii. Wiem, że już dajecie piękny przykład na tej drodze, ale braterstwo i komunia to dary, o które musimy niestrudzenie prosić Ducha, aby odeprzeć pokusy nieprzyjaciela, który zawsze sieje chwast. This is what the Holy Spirit does. And in this way, he has shaped the church from her very beginnings, starting with Pentecost, when a variety of backgrounds, sensibilities, and visions were harmonized in communion, forged in a unity that is not uniformity, but in harmony, for the Holy Spirit is harmony. If we have received the Spirit, our ecclesial vocation is above all to preserve unity and cultivate it together, or as St. Paul says, to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope. In her testimony, Chris said that when she was very young, what fascinated her about the Catholic Church was the shared devotion of all the faithful. Quite apart from the color of their skin, their country of origin, and their language, everyone was gathered as a single family, singing the praises of the Lord. This is the strength of the Christian community. It is the first testimony that we are able to give to the world. Let us seek to be guardians and builders of unity in order to be credible when we dialogue with others. Let us live in fraternity among others. Let us do so in our communities, valuing the charisms of each person without humiliating anyone. Let us do so in our religious houses as living signs of harmony and peace. Let us do so in our families, so that the sacramental bond of love is seen daily in service and forgiveness. Let us do so in the multi-religious and multicultural societies in which we find ourselves, as tireless promoters of dialogue and weavers of fellowship with our brothers and sisters of other creeds and confessions. I know that you are already offering a good example of walking this path. But fraternity and communion are gifts
that we must never tire of imploring from the Spirit. In this way, we can fend off the enemy who always sows weeds. Wreszcie, Duch Święty jest źródłem proroctwa. Radość, jedność i proroctwo. To jest trzeci element. Historia zbawienia, jak wiemy, jest usiana licznymi prorokami, których Bóg powołuje, konsekruje i posyła pomiędzy lud, aby mówili w Jego imieniu. Prorocy otrzymują od Ducha Świętego wewnętrzne światło, które czyni ich uważnymi interpretatorami rzeczywistości, zdolnymi do uchwycenia w niekiedy niejasnych spotach historii obecności Boga i wskazania jej ludowi. Często słowa proroków są surowe, nazywają po imieniu zamiary zła, które czają się w sercach ludzi, podważają fałszywe przekonania ludzkie i religijne, wzywają do nawrócenia. My również mamy to powołanie prorocze. Wszyscy ochrzczeni otrzymali ducha i wszyscy są prorokami. Nie możemy wobec tego udawać, że nie widzimy dzieł zła, trwać w spokojnym życiu, by nie pobrudzić sobie rąk. Chrześcijanin musi sobie ubrudzić ręce, aby żyć swoim chrześcijańskim życiem, aby dać świadectwo. Przeciwnie, otrzymaliśmy ducha proroctwa, aby naszym świadectwem życia wydobyć na światło dzienne Ewangelię. Dlatego święty Paweł napomina, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. First we said that he is a wellspring of joy, then unity, and now prophecy. Salvation history, as we know, is full of prophets whom God calls, consecrates and sends into the midst of the people in order to speak in his name. The prophets receive an interior light from the Holy Spirit, which makes them attentive interpreters of reality, capable of perceiving God's presence and the frequently obscure course of history and making it known to the people. The words of the prophets are often scathing. They call by name the evil designs lurking in the hearts of the people. They call into question false human and religious certainties, and they invite everyone to conversion. We too have this prophetic vocation. All who are baptized have received the Spirit, and so all have become prophets. As such, we cannot pretend not to see the works of evil so as to live a quiet life and not get our hands dirty. How is it possible for a Christian who wants to live his faith not to get his or her hands dirty? On the contrary, we received a spirit of prophecy to proclaim the gospel by our lives and our living witness. In this regard, St. Paul tells us, desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. E la profezia ci rende capaci di praticare le beatitudini evangeliche. Proroctwo uzdania nas do praktykowania ewangelicznych błogosławieństw w sytuacjach każdego dnia, czyli do budowania ze stanowczą łagodnością Królestwa Bożego, w którym miłość, sprawiedliwość i pokój przeciwstawiają się wszelkim formom egoizmu, przemocy i poniżenia. Cenię to, że siostra Rose mówiła o swojej posłudze pośród uwięzionych kobiet w zakładach karnych. To możliwość, za którą trzeba być wdzięcznym. Proroctwo, które buduje i pociesza te osoby, jest dzieleniem z nimi czasu, dzielenie się Słowem Pańskim, modlitwą z nimi. Jest to zwracanie na nie uwagi, bo tam, gdzie są potrzebujący bracia, jak więźniowie, tam obecny jest Jezus, Jezus zraniony w każdej osobie, która cierpi. Wiesz, co ja myślę, kiedy idę do więzienia, wchodzę do więzienia? Dlaczego oni tam są, a nie ja? I doświadczam Bożego miłosierdzia. Ale troska o więźniów robi dobrze wszystkim jako wspólnocie ludzkiej.
bowiem tym, jak się traktuje ostatnich, mierzy się godność i nadzieje społeczeństwa. Building meekly, yet resolutely, God's kingdom, in which love, justice, and peace are opposed to every form of selfishness, violence, and degradation. I am grateful that Sister Rose spoke of the ministry carried out for those in prison. This is something for which we should be grateful. And you know what I think every time that I go to a prison? It is by the mercy of God that I am there to visit them. They are there, but I am not. The prophecy that builds up and consoles those prisoners is our sharing our time with them, breaking open the word of God and praying with them. It is our showing concern for them, for where there are brothers and sisters in need, like those in prison, there is also Jesus, who himself suffers and all who suffer. Caring for prisoners is good for everyone as a human community, since the way in which these least ones are treated is a measure of the dignity and the hope of a society. Drodzy bracia i siostry, w tych miesiącach modlimy się wiele o pokój i w tych kontekstach mamy nadzieję, jest zgoda, jaka była podpisana dotycząca sytuacji w Etiopii. Zachęcam wszystkich, aby wspierali to zaangażowanie na rzecz trwałego pokoju, aby z Bożą pomocą dalej dążono drogami dialogu i aby lud, naród odnawał spokojne i godne życie. I nie chcę również zapomnieć, abyśmy modlili się, prosić chcę Was za umęczoną Ukrainę, ponieważ aby ta wojna zakończyła się. I teraz, drodzy bracia i siostry, doszliśmy do końca. Jaka ulga. Głęboki oddech. Chciałbym wreszcie powiedzieć dziękuję za te wspólnie przeżyte dni, ale nie zapominajcie radości, jedności i proroctwa. O tym nie zapominajcie. Sercem napełnionym wdzięcznością błogosławię Was wszystkich, a szczególnie tych, którzy pracowali na rzecz tej podróży. A ponieważ są to moje ostatnie publiczne słowa, które tutaj wypowiadam, pozwólcie podziękować Jego Wysokości Królowi i władzom tego kraju, również ministrowi sprawiedliwości, który tu jest obecny wraz z nami, za wyjątkową gościnność. Zachęcam Was do kontynuowania w sposób stały, radosny Waszego pielgrzymowania duchowego i kościelnego. A teraz prośmy o Matczyne Orędownictwo Dziewicę Maryję, którą z radością czczę jako Matkę Bożą Arabską. Niech ona pomaga nam, byśmy zawsze pozwalali Duchowi Świętemu kierować nami i zachowuje nas radosnymi, zjednoczonymi w miłości i modlitwie. Liczę na Was. Nie zapominajcie, modlicie za mnie. Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, in recent months we have been praying a great deal for peace. In this regard, the agreement signed concerning the situation in Ethiopia is a sign of hope. I encourage everyone to support these efforts for a lasting peace, so that with the help of God, we may continue to walk the path of dialogue and the people may return soon to a peaceful and dignified way of life. At the same time, we do not want to forget about the war in Ukraine, and we need to continue to pray that there will be a quick end to the conflict there. Brothers and sisters, we have come to the end, and I would like to say thank you for these days together. With a heart full of gratitude, I bless all of you, especially those who work to prepare for this journey. Since these are my last public words, I thank His Majesty the King and the authorities, especially the Minister of Justice, who is present with us, for their exquisite
I thank all of them for their exquisite hospitality. I encourage you to persevere in your spiritual and ecclesial journey with steadfastness and joy. Let us now invoke the maternal intercession of the Virgin Mary, who I am happy to venerate as Our Lady of Arabia. May she help us always to be guided by the Holy Spirit and keep us joyful and united in affection and love. I am counting on you. Do not forget to pray for me. Thank you. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I teraz Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bogu niech będą dzięki. I tutaj, drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, było takie osobiste pożegnanie Ojca Świętego z wiernymi w Bahrajnie. Jak powiedział, to jest jego ostatnie publiczne wystąpienie. I jeszcze śpiew. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Ex tu respiri.
Trwa jeszcze wpisywanie się Ojca Świętego do Księgi Honorowej Pamiątkowej. Podpis, to będzie piękna pamiątka też na lata. I przypomnę, drodzy Państwo, że jesteśmy w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Najstarszy kościół katolicki w całym rejonie Zatoki Perskiej, nie tylko w Bahrajnie, ale w innych krajach również tego regionu. Został zbudowany w roku 1939. Pierwszy kamień został położony w czerwcu tego roku, a formalnie zostało, oficjalnie kościół został konsekrowany w marcu roku 40. Po raz pierwszy dzwony zabiły na tym kościele na Wigilię 1939 roku, właśnie na mszę świętą wigilijną. Ten kościół potem został jeszcze rozbudowany, dobudowana część do niego została, ponieważ w ciągu tych lat wspólnota chrześcijańska katolicka tutaj rozrastała się. Jest oczywiście całe centrum duszpasterskie tutaj dobudowane, a więc jest to pewien taki kompleks tego kościoła. I teraz Ojciec Święty już prywatnie uda się do tego pierwszego, najstarszego kościółka, który tuż obok jest, gdzie on obecnie się znajduje, gdzie jest to zebranie, spotkanie z biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi, braćmi zakonnymi, osobami świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo w krajach administratury apostolskiej krajów Arabii Północnej. A więc jeszcze krótka modlitwa w tym najstarszej części tego najstarszego kościółka, że tak powiem, kościoła krajów Zatoki Perskiej. I potem Ojciec Święty już będzie udawał się na lotnisko oddalone stąd około 30 km. I planowane pożegnanie jest na godzinę 10.30. 10.30 odlot do Rzymu. 5 godzin lotu przed Ojcem Świętym, 4200 km dzieli Bahrajn od Rzymu. I też będziemy, drodzy Państwo, z naszą transmisją. Zapraszam więc Państwa na 10.30 na transmisję właśnie pożegnania. Widzimy jeszcze na ekranach, jak Ojciec Święty opuszczając Kościół jest żegnany przez zebranych wiernych. Wielu udało się jeszcze dotknąć Jego dłoni, ucałować Jego dłoń. To wielkie przeżycie, ta odległość oczywiście i uniemożliwia przybycie w inny sposób spotkanie się z Ojcem Świętym. I tak teraz jeszcze spoglądam na ekran, czy jeszcze pokażą realizatorzy pobyt Ojca Świętego w tej najstarszej części tego kościoła. Na razie jeszcze widzimy tutaj podgląd na tę część kościoła, gdzie było spotkanie. Lata 30. W centrum mozaika, nad ołtarzem mozaika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezus, dłonie rozłożone, biała szata, czerwony płaszcz, serce Jezusa właśnie w cierniowej koronie na piersiach Pana Jezusa, ręce rozpostarte, przebite dłonie. I drodzy Państwo, to jest zakończenie naszej transmisji, a więc dziękuję Państwu za to, że byliśmy razem i zapraszam jeszcze na 10.30 na ceremonię pożegnania Ojca Świętego na lotnisku w Bahrajnie i jego wylot już do Rzymu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu, Ojciec Witold Hetnar.